Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. To zaskakujące, jak szybko Piotr z człowieka wyznającego wiarę Chrystusa staje się zawadą na drodze, którą kroczy Jezus. Pełen ideałów i dobrych pragnień, w dobrej wierze zagradza drogę Jezusowi, ponieważ sądzi, że w ten sposób uratuje jego życie. Piotr decyduje się na ten krok w porywie emocji i pod wpływem nagłego impulsu. Piotr postępuje tak, a nie inaczej, ponieważ uwierzył w Jezusa, ale jeszcze nie uwierzył w Jego słowa. Dziś powinniśmy się przyjrzeć własnemu postępowaniu. Czy w naszym życiu nie zdarzają się takie sytuacje jak w życiu Piotra? Czy ustami wyznajemy wiarę w Jezusa, na przykład podczas niedzielnej Eucharystii, a jednocześnie chcemy Bogu narzucić własne plany na życie, zupełnie nie licząc się z Jego zdaniem? Możemy mieć nawet dobre intencje, ale jeśli postępujemy wbrew woli Bożej, stajemy się dla Jezusa zawadą na Jego zbawczej drodze. To szalenie ważne, aby zrozumieć, że do Boga należy pierwsze zdanie, że droga do szczęścia wiedzie poprzez posłuszeństwo woli Bożej. Piotr pobłądził, bo szedł nie za Jezusem, nie za wolą Bożą, ale przeciw Niemu, krocząc drogą własnej woli, własnych planów i zachcianek. Każda decyzja, którą w życiu podejmujemy, nawet jeśli wypływa z dobrych, szlachetnych intencji, ale jest niezgodna z wolą Boga, jest szatańska i nigdy nie przyniesie niczego dobrego. Uczmy się kroczenia za Jezusem i bycia posłusznymi Jego woli.